Życie youtubera, niezależnie czy jest to youtuber z przyszłości czy z przeszłości, nie jest zawsze usłane różami. Często fani wymagają więcej od youtubera niż jest on w stanie dostarczyć. Tak samo jak mogą być smutni, mogą być też bardzo szybko szczęśliwi. I wszystko leży w rękach tej pięknej, wąsiastej legendy. Tak, tego tutaj przystojniaka, który stoi obok swojej pierwszej współpracowniczki, z którą nagrywał pierwsze filmiki i tak dorobił się tego pięknego mieszkania. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A, sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram The Real Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta The Real Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii YouTubers Live. Aż kurde sobie od ostatniego odcinka pofarbowałem włosy, żeby bardziej wyglądać jak postać z tej gry. Dokładnie tak było. Nie jest to wcale wyjaśnione w Q&A, które znajduje się na kanale. Polecam. Dobra, przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania. Trochę żeśmy pojechali za wysoko, bo uważam, że koszta, jakie będziemy ponosić co miesiąc, czynsz, rachunki, to, tamto, sramto, będą zdecydowanie za wysokie, a ja w tej chwili wcale nie kręcę tak dobrych filmików, żeby zarobić na nie. No, trochę tak jak w prawdziwości, że moje filmiki wcale przy nakładzie pracy, ilości godzin i ludzi zaangażowanych, to też tak średnio zarabiałem na siebie. Ej, ale takie jest życie, liczy się pasja przecież. Dobra, zabieramy się do roboty i w sumie nie wiem, od czego tutaj zacząć, bo tak dawno nie grałem w tą giereczkę. Widzę, że moi fani są smutni. Oj, wydarzenia, ty! Mogę iść do jakiejś roboty albo coś zrobić, albo nie wiem, jakiś film nie wiem, cokolwiek. Ej, mamy w ogóle miejsce na kolejnego pracownika. Skoro mamy miejsce na kolejnego pracownika, mamy Marysi. Czy ja mam jeszcze jakiś kumpli? Mariea! Dawaj ją, spróbuję ją zatrudnić, spotkamy się na miejscu. Ej, przyszła, siema, zatrudnij współpracownika. What? 340 na miesiąc. Kurde, ona jest sroga, ona jest naprawdę sroga. Ma dobre umiejętności, naprawdę dobre. Jest naszym przyjacielem. Ej, ryzyk fizyk, i tak już jesteśmy w ciemnej dupie. Jeśli chodzi o wydatki, to ja nie możesz zatrudnić Maria, ponieważ twój poziom jest niższy niż tej osoby. To są już nowej konsoli PC. A jaki konsoli PC? PC to jest komputer stacjonarny, tempadzino. Co ty mnie tu gadasz za kupoty? Nie nagrywasz wiele, ale masz sporo subów. O ty kurwa! Co jest ta gra? Mi do dupy pluje autentycznie. Wcale nie, staram się jak mogę widzowie jak najczęściej wypuszczać te filmiki. Streamuję codziennie na Facebooku. No człowiek poświęca 250-300 godzin na to, co robi, a i tak mu nawet gra mu napluje do dupy. No po prostu masakra. Ej, już mam 84. Ej, dobrze, dobrze, gadaj z nią, gadaj z nią. Ej, musimy tą typiarę wykręcić tak, żeby ona naszą dziewczyną została. To jest jedyna droga, żeby jakoś ona nam się przydała w naszym życiu. O kurde, ja już... O nie, o, ja już na imprezy idę. Najgorzej. No nic, to pójdę w szlafroku. Hej, Karnobrozy, ja chcę zrobić film, jak gram w grę, ale nie umiem nagrywać, że nie montować takich filmów. To nie bierz się za to. Pomożesz mi z tym? Prześlę ci grę. Dobra, dawaj hajs, kurde. Bardzo spodobał mi się jeden z swoich filmów. Masz talent. O, wreszcie ktoś mnie docenia. Dobra, 91%. Jest już blisko. To jestem najlepszym youtuberem na świecie. Chcesz autograf? Materiał na żonę z niej na pewno nie jest, ale najważniejsze, żeby wyświetlenie robiła, jak już będzie naszą dziewczyną. O, jest. I co teraz? O, zaproś na randkę. Kurwica, ten co robi? Dobrodziej, jaki mon ami. Wyjątkowy przyjaciel. O, tak, tak. Jak się cieszy, kurde, kwiczy. Ona uwielbia moje towarzystwo. Ta moja styluwa i ten wąs ją przyciąga. Jak każdą zresztą. Ja dzisiaj cały odcinek poświęcam na to, żeby po prostu tą typiarę zbajerować. O, i w sumie muszę dołączyć do sieci partnerskiej, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Dobra, rób sobie fotkę. Słodka fotka, jako celebryta w szlafroku. No, elegancko, to dobre. Podoba mi się to, że byłem taki przygarbiony i zmęczony, ale jak tylko stanął do zdjęcia, to wiadomo, prawdziwy youtuber, klasa sama w sobie, pozuwanko, kurde, tutaj, wiesz, sława, te klimaty. Dziękuję za przybycie. No, dobra, spadamy stąd. Wejdź na salę, let's go. Nie ma zbyt wielu ludzi, gdzie siadamy? Niech będzie. Tutaj. Pierwszy rząd w samym rogu. Tam będzie idealna widoczność. O, idzie typiara. Moja przyszła dziewczyna. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale będzie z niej wyświetleń. Już nie mogę się doczekać. Normalnie te miliony, które wydam dzięki wyświetleniom, które ona mi da. Wróć do domu. Koniec. Tak, koniec z tym. Czemu ona nie chce, kurde, nagrywać filmu? Kurde, no nic, trudno, to nagramy razem. Kurde, bele, no, najgorzej. Dobra, dawaj to Mantendo, nagrywamy. Czy mogę to automatycznie zrobić? Czy nie mogę? Pewnie nie mogę. O kurde, moje miesięczne wydatki właśnie zeszły. O nie, no, nie, no ja wiedziałem, jeszcze jeden miesiąc i będę bankrutem totalnym. Mamy jeszcze jakieś górne? No tak średnio, bym powiedział. O, to? I w sumie, czekaj, 3 plus 1. Kurde, wszystkie są, cholera, pod jedno dyktando, co za dziadostwo. Dobra, trudno. Nic lepszego tutaj nie zmontuję. Takie są fakty.
7, no trudno, dodamy, nie wiem, to, miękki fokus, gradacja kolorów. Ej, w sumie 47 na 60 to niezły wynik. Mogę to renderować, jak najbardziej. Ile on wykręci? Wow, nowy rekord, let's go, 1700, to niezły wynik, naprawdę dobrze to zmontowaliśmy. Co ona może nagrać, jak... nagraj film, o, nagraj film. Cześć, co ja teraz nagrywałem, to było na Mantendo, prawda? Z tego potrzebujemy film, szybko, nagrywaj. Szybko, typiaro. I teraz, niech ona się teraz tym zajmie, a ja muszę się tutaj wyspać i... Musimy w ogóle, jak dołączyć do sieci, halo? Dołącz do sieci, musisz spełnić wymóg minimalne liczby followersów do roboty. A jak jest minimalna liczba followersów? Halo, panie, ja się nie znam na tym. Mogę jakąś kartę kozacką sobie odblokować? O, tak średnio z tego, co widzę. Może jakieś takie grubsze karty, na przykład w postaci... No, w sumie nie wiem, jakie karty bym chciał. Ta za 2500, 7 do tego, o, to by się przydało. To, czyli na to zbieramy. 2500. Albo ewentualnie... No w sumie tak, ta za 2500. Nie masz filmu? No cóż, zdarza się, nie sądzę. No jak? No nie! No był nagrywany! No co ja 3 dni renderowałem film? No god damn it! Cholera, jak ja zarobię teraz pieniądze? Nie, tak zupełnie już serio. Jak dołączyć do sieci partnerskiej? Ta, zarobiliśmy $500. Dobra, mam na nas... Mam na następny miesiąc! Jakoś przeżyjemy. Jak dołączyć do sieci? Kurde. O, dobra, sieci są. Subskrybenci 100, 150... Total Media. Wyświetlenia, cele miesięcznie, wydarzenia 1, zlecenia 2, dochód z wyświetleń $3, poziom dostępu do wydarzeń, karta VIP. Ej, ale na 250 tysięcy to już bym miał, kurde, $4, 80%, karta VIP. Ej, może trochę bym się ten, do Maksimy bym wtedy się podłączył. A można zmieniać sieci, czy to kontrakt jest jakiś bardzo wiążący? Cholera, no, nie wiem. Firmy, tak. Firmami to ja w sumie w ogóle się nie układam i to jest trochę przypał. Nie no, w sumie nie, czekaj, z Honey mam dobre tutaj, z Halem mam całkiem dobre. Nie no, nie źle. Na pewno chcesz dołączyć do tej sieci? No nie wiem! Może poczekam, aż będę miał 250 tysięcy, bo już blisko w sumie, co? Dobijemy 250 tysięcy i jak dobiję 250 tysięcy, no to wtedy dopiero ten tego. Pokaż ten film, pokaż ocenę filmu, typiaro. Ej, ona coraz lepsze filmy robi, znaczy w sumie lipne, ale uczy się dziewczyna, tak? Ciekawe, czy ja kiedyś zrobię pełny cykl nagrywania danej serii. Bo ja tak jak taki typowy youtuber, który nagrywa jakąś grę, nie schodzi, dobra, nie wrzucam dalej. I w sumie na swoim kanale też to tak robię, więc się nie dziwię. Normalna taktyka, co nie? Dobra, szybko, kolejny filmik. Myk, rozpocznij. Dobra, no, co, a ta, ty, co jest z tą typiarą? Co ona robi? Co, że jej zepsuła? Widzę, że tam coś majaczysz, kurde. W każdym kadrze ona teraz będzie taka, taka, zepsułam, szef mnie zabije, no. Boże, jakie ona dźwięki wydaje, jak z jakiegoś, nie wiem, z anime porno albo coś takiego. Boże, ale słaby film zrobiłem. Nie, to będzie lipa, a nie dobry film. Ile tutaj wyszło tych punktów? Ej, what? Nowy rekord, jakim cudem? Przecież to było tak słabo zmontowane. Dzień dobry, pracuję dla organizacji pomagającej bogatym ludziom stać się jeszcze bogatszymi. Czy chciałbyś przekazać $100 na naszą inicjatywę? Nie. O, zadowolenie, od razu lepiej. Więcej expo dostaliśmy, to mi się podoba. O, na imprezę idziemy? No dobra, jak nagram, to zajmę się tym. Cześć, ubiorę się... co by tutaj się ubrać? O, tak... Różowe spodenki, albo nie, w pełnym zestawie pójdziemy. I koniecznie okulary, albo nie, kłamałem. Dobra, idź na imprezę. Idziemy. Kurwa, przebrał się za szturmowca. O, Kaylee! Kurde! Moja przyszła dziewczyna przyszła, a ja poszedłem na imprezę. Dobra, szybko z tą imprezą, bo nie mam czasu. Ty, ta typiara ma taki sam strój jak ja, muszę z nią porozmawiać. O pieniądzach, i o randkach, i o wszystkim. Kim ona w ogóle jest? Ona jest youtuberem, czy kim? O kurde, to jest jakiś potężny youtuber na 25. poziomie. Ulala, Krystyna. Krystyna, jak ty mnie, kurde, imponujesz. Dobra, tu zdjątko, wiadomo, w stroju tego szturmowca. Dziękuję za przybycie, wracam do domu. Do widzenia. My musimy kolejnego pracownika zatrudnić i przede wszystkim musimy dołączyć do kolejnej sieci partnerskiej. Ja dołączę do tej sieci Maximima, pakiet korzyści, cele miesięczne 200 tysięcy wyświetleń, dochód z wyświetleń $4, ochrona przed zablokowaniem 70%, poziom dostępu do wydarzeń, karta VIP, poziom zlecenia, klub biznesowy. Tak, akceptuję. I co? Coś tutaj muszę zrobić? Takiego intensywnego? Mam nadzieję, że nie. Ty, a czemu ja mam? What? Czemu ja się rozmnożyłem? Tu są 3 osoby. Coś się stało. O, gratulacje! Współpracujesz teraz z siecią Maximina i zwiększysz swój dochód. Wyświetlenia CPM $4 na 1000 wyświetleń. Nie wiem, czy to jest dobrze. Nie wiem, ile dostawałem w sumie. Pamiętasz mnie? Mieszkaliśmy razem. Zbliża się prezentacja nowego modelu telefonu. Podobno ma jakąś nową funkcję. Mam zaproszenie. Chcesz się wybrać? Wiem, że nasza znajomość nie za dobrze się zakończyła, ale przecież ludzie się zmieniają. Potwierdź w kalendarzu, czy przyjdziesz. To nie jest czasem ta typiara, która tylko przychodziła do mojego pokoju, grała na mojej konsoli i wpierdalała moje żarcie. No nie wiem, pomyślę o tym. Dobrozrej, inny youtuber parodiuje twój najnowszy film. Nie daj się, zrób coś. Nieważne, że w jaki sposób o tobie gadają, ważne, że gadają, więc ja tam udostępniam, no nie? Wszyscy lubią tak śmiać się z samych siebie, zyskujesz kilku subskrybentów.
Dystans. Dystans do siebie, bardzo ważny. Plus 10 subskrybentów i mam już 317 tysięcy subskrybentów. W tym odcinku to jest ze 100 tysięcy subskrybentów już na plus poszedłem. Kurde, ale jestem kozak. Marieja. Jest. Zaproś, please. Siema, co tam, jak tam? Witam. Słuchaj, musimy tutaj pogadać o YouTubie, pogadać trochę o grach i musimy jeszcze podarować ci prezent, wytulić cię i pogadać o grach, i pogadać o pieniądzach, i pogadać o grach, i... Nie no, ona musi być naszą dziewczyną i w następnym odcinku to ostro kręcimy filmy z nią i zatrudniamy, jeszcze jedną osobę musimy zatrudnić. Na następny odcinek będzie kolejny współpracownik, bo w sumie mi się tutaj marnuje miejsce i ja się dziwię, że tutaj mam problem z zarobieniem pieniędzy, no nie? To tam, dobrozy, dziś wieczorem musimy się zabawić, też masz ochotę, nie? Chodź, damy czatu, idziesz na imprezę ze mną. Nie dziękuję, nie mam czasu. Bajeruję duperkę tutaj. Już 22 poziom? Ale lecę jak burza, co jest grane? Co? Siemano, dobrozy, nie brakuje ci kogoś? Właśnie zatrudniam twojego współpracownika w moim kanale. Nie wybaczę ci, że wtedy razem nie zamieszkaliśmy. Tyle mi zawdzięczasz, teraz jesteśmy kwita. Powodzenia z nowym współpracownikiem, haha. What? No kurde, mój ten... Współpracownik mój ten! Gdzie leziesz? Wracaj! Ale fatalnie wyszło. Ej, no lipa straszna, jesteś członkiem naszej sieci od dłuższego czasu i znasz nasze wymagania. Teraz zaczynamy działać na szerszą skalę. Do końca miesiąca musisz wywiązać się ze swoich zobowiązań. W przeciwnym razie usunięcie z sieci. Wierzymy w ciebie. Jaki zobowiązań? Co ja muszę zrobić? Wyświetlenia. Ej, dobra, to może nagrajmy razem film? Nie? Kiedy indziej? O jachcie? Pogadaj z nią o jachcie? Pocałuj! Ej, jest opcja, pocałuj. Ej, nie, jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Jak tylko będzie 100%, no to wtedy od razu bang, jesteś moją dziewczyną, nagrywamy kulki w basenie, wyświetlenia będą lecieć. Dobra, pocałuj, dawaj. Dawaj Tom! Uwaga! Jest, kurde! Poszedł buziak! Elegancko! Do kina? No jasne, możemy iść do kina, pewnie. O kurde, jak ja mam się na żółto mam się ubrać? Nie mam nic żółtego. A nie, mam coś żółtego. Basic. Dobra, niech będzie. Dobra, ja idę na imprezę ze swoją już prawie upieczoną dziewczyną, z którą będę nagrywał filmiki i na pewno wyświetlenia będą się sypać i wtedy zemścimy się na wszystkich hejterach i na tych osobach, które nas opuściły. Zatrudnimy nowych współpracowników, zaczniemy pędzić jeszcze lepsze filmy, większej ilości, subskrypcje będą lecieć, wyświetlenia będą lecieć, sieć partnerska będzie zadowolona. Będzie po prostu tacy, będziemy topką i absolutną dominacją YouTube'a. Ale to w następnym odcinku. Jeśli wam się podobało, to był kolejny odcinek serii YouTubers Live. Łapeczka w górę. Nie wiem, no z 2000 by się przydało. Tak mi się wydaje. Byłoby pięknie. No i komentarz zostawcie. Do następnego. Siema.